Witam Państwa w kolejnej prezentacji programu Tahoe Speed. W tej części prezentacji chciałbym Państwu pokazać etapy kontroli czasu prowadzenia przerw i odpoczynków zgodnie z rozporządzeniem 561. Prezentacja jest przeznaczona głównie dla służb kontrolujących, natomiast na pewno znajdą się w niej cenne uwagi również dla przedsiębiorców, jak i kierowców. Każdą nową kontrolę, każdą kolejną kontrolę należy rozpocząć od założenia nowej bazy danych. W tym celu idziemy do zakładki Zarządzanie, Wybór bazy, Nowa baza. I tutaj tą nową bazę możemy założyć tam, gdzie w tej lokalizacji, gdzie będą znajdowały się nasze bazy danych. I na przykład nazwa bazy danych to powiedzmy nazwa przedsiębiorstwa. Trans Demo. Oprócz nazwy można również podać opis do bazy danych, na przykład numer pojazdu, numer NIP przedsiębiorstwa, właściwie wszystko to, co pomoże nam w odszukaniu tej bazy danych. Na przykład. I otwieramy tą bazę danych. Jak wcześniej powiedziałem, każda nowa kontrola rozpoczyna się od założenia nowej bazy danych. Jeśli mamy do czynienia z tachografem cyfrowym, musimy przejść na widok cyfrowy i otworzymy dany plik. Tutaj chciałbym otworzyć plik posłużymy się plikami w wersji demonstracyjnej. Infolab, Tahospeed. I w katalogu Digital znajdują się przykładowe pliki. Wybierzmy pana kontrolnego Bartosza. W pierwszym etapie pojawiają się podstawowe dane, które są zapisane na karcie kierowcy: imię i nazwisko, numer karty, przez jaką instytucję została wydana karta, data pobrania pliku oraz podpis cyfrowy. Każdy plik powinien mieć poprawny podpis cyfrowy. To oznacza, że nie nastąpiła żadna manipulacja. Oraz stan karty, jeżeli jest tutaj, znalazłoby się tu hasło, że stan karty jest niepoprawny, to oznacza, że karta została oddana w celu wymiany i w celu wydania duplikatu. OK, teraz dodajemy kierowcę. Dodajemy. Możemy tutaj zaznaczyć, aby pomijał pytanie o dodawanie kierowców. To znaczy, program automatycznie doda kierowców do bazy danych. W tym momencie trwa import danych cyfrowych. Po prawidłowym zaimportowaniu danych, plik ląduje w repozytorium plików, tak? Można go oczywiście, ten plik jest zapisywany w bazie danych. Można go z powrotem jakby zapisać do pliku, usunąć. A w tym widoku, na tym kalendarzu są wszystkie informacje, które są zawarte na karcie kierowcy. I tak, jest to widok roczny, miesięczny, dany miesiąc i klikając dwukrotnie możemy podejrzeć dany dzień. Na dole natomiast mamy wykres graficzny z tego dnia. Możemy ten wykres powiększać. Tak właśnie wygląda widok cyfrowy. Natomiast, żeby przejść do kontroli czasu prowadzenia przerw i odpoczynków, należy użyć tego przycisku oraz określić zakres danych. Na trasie oczywiście najczęściej będzie używana kontrola ostatnich 29 dni.
Program po wyborze daty do sam sugeruje, sam oblicza zakres tych danych. Natomiast, żeby podejrzeć, gdzie w ogóle na tym pliku są jakiekolwiek dane, muszę przejść właśnie na ten kalendarz. I ostatnie dane mamy w grudniu, 23 grudnia. A więc załóżmy, że w 2006 roku w grudniu 26 kierowca został zatrzymany do kontroli. Tutaj należy wybrać według jakich przepisów ma być kierowca sprawdzany. Czas CET to jest czas lokalny polski oraz aby wyliczyć naruszenia, zidentyfikować naruszenia, wyliczyć karę, należy użyć tego przycisku. Raport kontrolny. I na tym raporcie, na pierwszej stronie jest podsumowanie. Tak? Podsumowanie w formie kwotowej. Może troszeczkę tutaj zaprezentuję troszeczkę inaczej. O. W ten sposób. I każda kolejna strona. Raport jest podzielony na formę graficzną, jak i formę tekstową. Ten raport kontrolny jest na tyle obszerny, że poświęcę temu raportowi osobną prezentację. Natomiast, żeby dokończyć naszą kontrolę, należy użyć przycisku protokół droga i automatycznie jest generowany protokół kontroli. Jest to zwykły plik RTF, edytowalny w Wordzie, więc jedyną należy po prostu na pierwszej stronie wypełnić wszystkie rubryki. Kolorem zielonym są oznaczone informacje, które zostały automatycznie wypełnione, ilość naruszeń 54 oraz w załączniku znajduje się opis ogólny oraz opis poszczególnych wykroczeń. I na kolorem czerwonym również są oznaczone informacje, które zostały automatycznie pobrane z programu. Oczywiście te wszystkie informacje, które są zawarte, są możliwe do edycji, można wpisywać, można usuwać poszczególne opisy wykroczeń. I oczywiście można przejść do wydrukowania bądź zapisania pliku, aby otworzyć ten plik w programie Microsoft Word. Natomiast, aby dokończyć naszą kontrolę, to należy również uzupełnić dane kontroli. Tutaj już w tych danych kontroli mamy zaimportowane pewne informacje, jak informacje o ilościach przekroczenia. Należy uzupełnić nazwę firmy. Później te dane są importowane, eksportowane do programu statystycznego, do programu Tahospeed Stat, o czym również będę mówił w osobnej prezentacji. To na tyle i dziękuję za uwagę.